ziemi gospodarzy od nas ten bochen chleba upieczony z pusz z naszych pól. Uszanuj go. Podziel go sprawiedliwie. Przyjmuję ten bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbogów. I mam życzenie takie, aby tego chleba nigdy nikomu nie zabrakło. To jest bardzo ważne święto do gminy. Dożynki gminne odbywają się dzisiaj w miejscowości Rakowiska. Dożynki w naszej gminie są dożynkami kroczącymi. To znaczy, że każdego roku w innej miejscowości. To jest celowo, po pierwsze, żeby pokazać gminę w różnych odsłonach, różne miejscowości i nie czekamy, że to dożynki odbywają się tam, gdzie dana miejscowość się zasłużyła. Nie. Pokazujemy to, co w gminie mamy do pokazania. I myślę, że to jest najbardziej udane święto polskiego rolnika, polskiej wsi. I dożynki są podziękowaniem rolnikom za ich ciężką pracę. Tutaj, jak się znajdujemy z sąsiadami, czasami można porozmawiać, nie tylko przez płot. Z jednej strony to jest wielkie podziękowanie za ciężką pracę polskiego rolnika, z drugiej strony kultywowanie tradycji. Przecież tutaj zespoły prezentują to, co już pomału zanika. A my pokazujemy, jako że dożynki odbywają się w miejscowości na styku miasto-gmina, to jest mnóstwo ludzi z miasta, gdzie może po raz pierwszy widzą tą tradycję, widzą tą radość, bo dożynki to radość. To nas bardzo, bardzo, bardzo cieszy, zadawala, że się integruje miasto ze wsią. Nieodłącznym elementem dożynek są wieńce, korowód dożynkowy z wieńców. Dzisiaj 19 sołectw prezentuje swoje wieńce. Te wieńce są naprawdę piękne, misternie utkane. W tych wieńcach zawarta jest i radość, i złość. Ale w ogóle, żeby utkać taki wieniec, zrobić taki wieniec, trzeba mnóstwo cierpliwości, mnóstwo pomysłów. Nieraz panie mówią dosyć, ale mija rok i znowu wiją te wieńce. Piękne, 19 wieńców. Wieńce podlegają konkursowi. Komisja powołana dzisiaj specjalnie na to święto będzie oceniała wieńce. Komisja w trzyosobowym składzie specjalistów. Wieniec, który uzyska pierwsze miejsce, wszystkie są piękne, ja bym dla wszystkich dał pierwsze miejsce. Wszystkim wieńcom dałbym pierwsze miejsce, ex aequo. Ale trzeba wybrać jeden. I ten wieniec wybrany będzie reprezentował gminę na dożynkach powiatowych w najbliższą niedzielę. Trudne zadanie przed komisją, naprawdę. Ja bym się nie podjął oceny tych wieńców. Każdy jest piękny, każdy przedstawia jakąś myśl. Dożynki, tak jak powiedziałem wcześniej, są świętem polskiej wsi. My kiedyś powiedzieliśmy sobie, że będziemy blisko ludzi. Jesteśmy blisko ludzi. Jesteśmy z ludźmi. Nie blisko ludzi. Jesteśmy z ludźmi. Jesteśmy razem. I wyrazem tego jest to dzisiaj święto. Typowo święto rolnicze. Chłop nie sieje ani orze i tak pełno ma w komorze. Ani orze, ani sieje,
sama mu się gęba śmieje, bo i tak pieniędzy liczy, co dostanie z zagranicy. Kolejny dostałyśmy ten niewątpliwy zaszczyt prowadzenia dożynek. Tradycją dożynek jest możliwość zaprezentowania się wszystkich zespołów działających przez cały rok w Gminnym Ośrodku Kultury i mogą popisać się właśnie podczas dożynek swoim dorobkiem, bogatym repertuarem. Oprócz zespołów z Gminnego Ośrodka Kultury przygotowaliśmy również występy Wiktorii Szczepanowskiej, wokalistki znanej w Białej Podlaskiej, zespołu Biała Armia, który gra covery zespołu Baim, a także będzie dyskoteka z zespołem Forum. Jest to piękna tradycja, no i jest to tradycja ludowa, także jak najbardziej zespoły ludowe i repertuar ludowy jest tutaj wskazany. Zespoły ludowe śpiewające amatorsko, śpiewające z potrzeby serca i z potrzeby kultywowania tradycji z całą pewnością lepiej mieszczą się w formule dożynek niż zespoły disco-polowe. Myślę, że możemy być zadowoleni z frekwencji na tegoroczne dożynkach. Osoby, które są przyszłe z chęci i nie jest ich wcale mało. Mimo tego, że pogoda jest męcząca i na pewno wymagająca. Tak, na terenie dożynkowego placu mamy różnych wystawców. Są stoiska sołectw. Jest tych stoisk 12 w tym roku, także też bardzo duża liczba. Są to stoiska, które promują poszczególne sołectwa z terenu naszej gminy. Mamy również stoiska firm, które zasponsorowały dzisiejszą uroczystość. Między innymi firmy Wipasz, Banku Spółdzielczego, terytorialsów. Także zapraszamy do stoisk. Minęło 25 lat, jak jesteśmy razem. Także chciałbym Ci serdecznie podziękować w imieniu mieszkańców gminy, a przede wszystkim w imieniu mieszkańców Rakowisk za 25-letnią współpracę. Jest to kawał czasu, gdzie spędziliśmy razem. W związku z powyższym chciałbym Ci wręczyć taką to statuetkę, którą odczytam. Podziękowanie. Mieszkańcy Rakowisk składają serdecznie podziękowanie panu Wisławowi Panasiukowi, wójtowi gminy Biała Podlaska, za 25 lat współpracy. Ten okres uważamy za bardzo ważny i owocny. Dzięki pana wsparciu udało nam się osiągnąć założone cele. Serdecznie dziękujemy i życzymy dużo zdrowia mieszkańcy Rakowisk. Rakowiska, 27 sierpnia 2023 rok. Kochani, macie tutaj cudowną atmosferę. My tutaj przyjechaliśmy dosyć wcześnie, także obserwowałam tą waszą imprezę. Cudownie, po prostu bawicie się jak w jednej wielkiej rodzinie. Jest nam niezmiernie miło, że tutaj mogliśmy do was przyjechać i że możemy się tutaj dzisiaj z wami pobawić. Yeah.